Niektóre z samochodów kojarzą nam się przede wszystkim z gangsterką z lat 90. Takim pojazdem jest właśnie Mercedes-Benz klasy S W140 w wersji S600. Za kółkiem tej kultowej 600 y siedział m.in. nieżyjący już dzisiaj trójmiejski gangster Nikodem Nikoś-Skotarczak. Produkcja nad tym pojazdem rozpoczęto w 1991 roku, a zakończono w 98. Do dziś jest to jedno z aut o najlepiej wyciszonym wnętrzu i o bardzo wysokim komforcie jazdy. W tym modelu zastosowano wiele ciekawostek technicznych – Przykładem mogą być podwójne boczne szyby i samoczynne domykanie się klapy bagażnika oraz drzwi. Taką 600 jeździł właśnie Nikodem Nikoś Kotarczak, który zajmował się m.in. przemytem kradzionych samochodów. Nikoś został zastrzelony 24 kwietnia 1998 roku w jednej z gdyńskich agencji towarzyskich. A teraz wyobraźcie sobie, gdyby samochody mogły mówić, co by taki samochód właśnie nam powiedział.